Dobra, robimy podcast, nikt nie słucha podcastów, ale robimy go i tak, bo nie chcę wstrzymywać w sobie pewnych rzeczy, słuchajcie, nie chcę nie chcę gdzieś chować ich, i przykrywać, i tłumić i, i potem tak naprawdę samemu cierpieć, bo mając w sobie pewną energię, jak będziemy ją wstrzymywać, to ona się będzie w nas gromadzić, gromadzić, gromadzić i potem może wyjść z nas w y, sposób nawet i nieświadomy, nieoczekiwany, y, nagły i spontaniczny. To jest y, moje polecenie, by ludzie nie wstrzymywali w sobie czegokolwiek tak naprawdę. Chodzi tu o energię kreatywną, o energię seksualną, o energię życiową po prostu jeśli coś chcemy powiedzieć, jeśli coś chcemy zrobić, jeśli do kogoś chcemy z czymś dotrzeć, nie możemy tego wstrzymywać. Nie możemy mm, poprzez taki kulturowo mm, tradycyjny pryzmat przy stole pewnych rzeczy się nie mówi, mówmy je, bo to jest właśnie gwarancja bycia człowiekiem cywilizowanym, bycia człowiekiem cywilizowanym. Więc mówmy to, co leży nam na sercu, są takie osoby między nami, ludźmi, które chcą przemówić do serca, słuchajcie, z poziomu serca do serca, by otworzyć, by otworzyć się. Widzicie, co ja robię? Ja mam tą prośbę i tą potrzebę, by otworzyć serca, by otworzyć serca, dlatego, jest we mnie pewna energia przemowy, i ja przemawiam. Przemawiam, a cel jest taki, by otworzyć serca, byśmy otworzyli swoje serca. I słuchajcie, ostatnio miałem pewien eksperyment, odpaliłem sobie beat po prostu hip hopowy, coś pod co się rapuje. I miałem taką, taki zamysł artystyczny, że hip hop jest taką. Formą przekazu, właśnie, nie? W hip-hopie prawdziwym chodzi o ten przekaz, truskulowy hip-hop, wiecie, przekaz z dzielnicy, prosty przekaz, co się dzieje tutaj między ludźmi, co jest grane na dzielnicy, co jest grane na dzielnicy, słuchajcie, bo ja jestem. Mm, moja energia to jest energia kobieca, to są Bitelsi, słuchajcie, to, to są lata 60., to jest, to jest coś kreatywnego ale jest to pewien taki smak tej kreatywności który budzi w nas hippisów coś co ludzi, nie hipisów, a oczywiście też, ale przede wszystkim ludzi którzy mają w sercu swoją planetę i dbają o nią walczą wręcz o nią swoją własną piersią pokazują peace and love i są świadomi tego, że naturę trzeba szanować, więc to jest muzyka Naszej planety, tak naprawdę, dobroci dla naszej planety, pacyfistyczny styl rock and rollowy. Ale mieszkam w kłobucku, w małej miejscowości, jestem w Polsce, jestem Polakiem, i w Polsce, słuchajcie, jak chce się zejść na Ziemię, tak na nią zejdziemy artystycznie, to staniemy na gruncie hip-hopowym, słuchajcie, bo tutaj głównie. Mm, młodzi ludzie mają szansę tej wypowiedzi właśnie w tej formie. Ja też spróbowałem i ja wydaje mi się, że mam w sobie ten chill, mam w sobie to, żeby to zarapować, ale wolę to powiedzieć w taki sposób, gdzie nie jest to takie porywcze, nie jest to takie narwane, jednak mając ten sam wniosek, a a wniosek jest właśnie taki, że <laughs> słuchajcie, tu między ludźmi, między nami, nie ma ciepła. Wydaje mi się, że jest go za mało. I mówię to kolejny raz. Nie chcę nic ludziom zarzucać. Nie o to chodzi. Ale wydaje mi się, że w takiej rzeczywistości naszej, polskiej, gdzie nie ma zbyt wiele pieniędzy, gdzie. Mm, Trwamy, słuchajcie, jak w piosence Piernikowskiego, trwamy. Za kawę każą płacić 10, 10 albo więcej, za kawę dużo chcą pieniędzy. Słuchajcie, tutaj, gdzie mm, jest tak, jak jest, gdzie mm, fajki takie drogie, drogie, nie? I zbieram na bluzę Nike na Jordany i z chłopakami trwamy. I tutaj, między nami, właśnie jest ta sytuacja. Jest ta sytuacja. I niskie zarobki, często, i to też nie chodzi tylko o pieniądze, ale o, chodzi mi o całą taką rzeczywistość pewną. Całą rzeczywistość, w której, słuchajcie, nie ma kobiecości. I ja chcę to zaznaczyć. Ja nie, nie zarzucam nic kobietom, mnie chodzi o to, że kobiecość to jest energia ciepła, energia mamy, energia takiego współczucia, energia tego, by kochać drugą osobę, żeby ją wspierać, słuchajcie, żeby mm, mieć to serce otwarte dla drugiego człowieka, żeby go wysłuchać, żeby nie oceniać go z góry, żeby kochać tą drugą osobę, żeby spojrzeć na czyjąś urodę i widzieć w tej, w tej osobie. Zawsze jakiś pozytyw, zawsze coś, co jest fajne, żeby patrzeć na ludzi z miłością, nie oceniać ich, że są brzydcy, że są ładni. I to się też tyczy takich relacji między mężczyzną a kobietą. To jest najistotniejsze w tej całej sprawie. Bo my jesteśmy ludzie samotni, ja to mówię ze swojego doświadczenia, że jest to straszne, że mamy między sobą tak ogromną barierę tak wysoki płot postawiony i tym płotem, tą barierą jest nasza kultura i nasza tradycja coś, co jest przekazywane z pokolenia na pokolenie co odciąga od siebie kompletnie ludzi. Odciąga tych ludzi, żeby oni nie mogli cieszyć się życiem, żeby nie mogli cieszyć się sobą, słuchajcie, bo w momencie, w którym cieszymy się sobą, w momencie, w którym tańczymy wspólnie w takim namiętnym, romantycznym tańcu otwartej miłości, gdzie uprawiamy seks, w tym momencie nie ma czasu. W tym momencie jesteśmy kompletnie ponad czasem, jesteśmy w niebie, można powiedzieć, razem, wspólnie. I ja. Przemawiam, przemawiam, kolejny raz tak naprawdę mówię to samo, że to my, ludzie, możemy zapewnić sobie to niebo, bo to jest, słuchajcie, kosmiczne prawo, jak plus i minus. Słuchajcie, jest między nami magnetyzm i przyciąganie i to jest właśnie kreatywna, życiowa energia tego przyciągania że mężczyzna chce. Spocząć w ramionach kobiety, a kobieta chce spocząć w ramionach mężczyzny, i to tylko o to chodzi tak naprawdę w życiu. Wtedy jesteśmy szczęśliwi. Wtedy nie pijemy, słuchajcie, wtedy nie palimy, I wtedy nie jemy cukierków. Ja, na przykład, obserwując, jak to między nami w tej tradycji i kulturze wygląda, ja to widzę, że mężczyźni kobietę i jej współczucie, i matczyną miłość, której obecnie nie da się wręcz dostać. Bo jest przykryta pewnym kobiecym egoizmem. Mężczyźni muszą sobie to zastępywać, i, 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 zastępywać, zastępować. Zastępować, y, zastępować cukierkami, słuchajcie, jakąś czekoladą, kawą, papierosami. Zawsze jest to taka potrzeba, żeby mieć jakąś przyjemność z życia, to ciepło, coś takiego. Słuchajcie, mężczyzna tego potrzebuje i kobieta tak samo, żeby być dla siebie ciepłym i dobrym. Słuchajcie, jak jest impreza i są fajne dziewczyny, wszyscy się wtedy cieszą. Mężczyźni zaraz mają inną energię. Oni słuchajcie, tańczą, oni chcą tego, żeby, żebyśmy razem tutaj byli. Ja również osobiście wyrażam taką chęć, byśmy, słuchajcie, połączyli swoje siły, a nie gdzieś żyli w takich oddzielnych obozach. No i to jest to, że jeśli mnie człowieku słyszysz i rozumiesz, to załapiesz, że ja mam rację, mówiąc, że my nie jesteśmy w ogóle razem. I nawet jak jesteśmy razem, to my nie jesteśmy razem. I to jest dla mnie najbardziej bolesne, dla osoby świadomej. Jest to sprawa dla mnie tak oczywista i tak mm, priorytetowa, według mnie, w ogóle do przemiany, do zmiany, że mm, cierpię z tego powodu na co dzień. Boli mnie po prostu serce, to nie są moje myśli. To jest typowo taka, taki ciężar na sercu, bo ja nie mogę odczuwać tego życia tak, jak człowiek powinien odczuwać czyli mm, wspólnie, wspólnie z ludźmi i z innymi. Ale chodzi mi o wspólnotę ludzką ludzką, wspólnotę humanitarną. By razem coś konstruować, razem coś działać. I słuchajcie, ja jestem protoplastą i futurystą. Jestem człowiekiem, który stąpa po tej Ziemi. Jego kiedyś nie będzie, ale te słowa być może będą kiedyś znane, bo to są słowa mega świadome dla naszej planety, jak wynalezienie koła, słuchajcie. A jest sprawa bardzo prosta. Jestem wynalazcą koła, a mój wynalazek to jest. Miłość. Miłość. I ja tego nie wynalazłem, tylko ja odkopałem w sobie medytując, szukając prawdy. Znalazłem w sobie to, że miłość jest tym gwarantem człowieczeństwa, tym gwarantem ciepła, gwarancją. Tego, że między nami będzie dobrze, kiedy nie będziemy seksualnie sfrustrowani, kiedy będziemy cieszyć się sobą wzajemnie. Sobą wzajemnie, słuchajcie. Ja rozmawiam z ludźmi, bo ja jestem między ludźmi. I tu, między ludźmi, w tym hip-hopowym stylu, słuchajcie, jest naprawdę ciężko. Są butelki, są papierosy, widzę też używki gdzie niegdzie. Czasem ludzie doprowadzają się do potwornych sytuacji i wynika to z tego chłodu. Słuchajcie, tego żaden psychiatra wam nie pojmie, tego psychologowie nie pojmą, przynajmniej nie większość, że to ludzie wariują od tego, że nie ma między nami tej miłości. Słuchajcie, jest ta seksualna frustracja. To jest ciekawostka, że być kobietą to dawać. Bo kobiecość to jest dar. Ja to też powtarzam, że to jest dar, słuchajcie, i ja mówię też o mężczyźnie, który, który potrafi się opiekować. To jest też me, kobiecy mężczyzna, to jest ten, który potrafi dać miłość dziecku, na przykład swojemu, słuchajcie. Nie krzyczeć, nie bić, nie ustawiać, nie wysyłać do pracy. I, i, jako jakiś priorytet, i, i, i gdzieś tam musztrować po wojskowemu, tylko kochać to dziecko jak, jak mama. I mama, słuchajcie, w tych czasach też ma problem z tą miłością, bo mamy obecnie są bardzo takie prewencyjne, bardzo są takie, że y, słuchajcie, żeby moje dziecko odnalazło się w tej pieniężnej rzeczywistości, żeby poszło na te studia, żeby zarobiło, ale to nie ma nic wspólnego z miłością do osobistości, jaką jest to dziecko, do jego autentyczności, do tego, kim on jest, kim on się narodził. I co on ma w tym życiu zrobić, jaką misję ma spełnić? To są świadome słowa w nieświadomej kulturze, w nieświadomym społeczeństwie. Słuchajcie, że do miłości trzeba mieć odwagi. I wszyscy gorąco oddani egoizmowi, egoiści, nie potrafią mm, zejść trochę do innego wymiaru gdzie okazuje się uczucia, gdzie mówi się na głos pewne rzeczy, gdzie tak samo i jesteśmy zdenerwowani, ale też kochamy i po prostu żyjemy. Nasze emocje nie są uciszone, nie są jakieś dzikie. My nie musimy kłócić się, mamy jakieś wspięcie, wychodzimy, idziemy się napić. My sprawy załatwiamy między sobą ludzie. I egoista to jest ktoś, kto nie będzie w stanie, nie będzie miał w ogóle odwagi, żeby cokolwiek zrobić po ludzku, by postawić jakąś granicę, by y, y, powiedzieć coś, by odważyć się na cokolwiek, ale będzie miał mniemanie o sobie. I w tym mniemaniu to odwaga i miłość i to ciepło to są naiwne objawy. To są naiwne objawy. To jest i naiwność, słuchajcie, i, i wręcz dziecinność, a z mojej perspektywy i z mojego obozu, to właśnie do tej naiwności, do tej dziecięcej takiej wręcz mm, mm, do tego dziecięcego objawu miłości, takiego y, naturalnego, takiego bez tych barier, do tego trzeba mieć prawdziwą odwagę. Właśnie do tego i do niczego innego. I będą siedzieć nadęci ludzie, i będą siedzieć. I nie powiedzą, piękna jesteś, piękny jesteś, kocham cię, lubię to, co robisz, podobają mi się te rzeczy. Słucham, widzę, obserwuję. Ja sam jestem taki, ja jestem od owaki. Wiecie co? Chodzi o to, że na podwórko. Podwórko takie nasze wspólne, przyszły osoby, bo ja nie jestem jedyny, które komentują to po ojcowskiemu, po matczynemu, po świadomemu i po tak człowieczemu, po człowieczemu, że nie ma między nami normalnych rozmów. Nie ma między nami tego ciepła. Zadawanie się w ramach przyjaźni damsko-męskiej kończy się awanturami, kończy się piciem, kończy się rozwodami, nieszczęśliwymi dziećmi. Bo zapomina się o pewnych sprawach, a zapomina się o tym, że mężczyzna też chciałby być szczęśliwy z tego życia. Też chciałby mieć kogoś, kto będzie dla niego atrakcyjny, bo jeśli. Trochę tej seksownej energii dotrze do mężczyzny, to i on będzie miał wtedy to paliwo i tą siłę do tego, żeby zmienić świat. I to są, słuchajcie, w tantrze indyjskiej jodze seksualnej, to są relacje jak żyła złota. Żyły złota, słuchajcie. I tymi żyłami złota to jest zdrowa energia mężczyzny i kobiety, bo oni razem, wspólnie mają tak ogromną siłę przemiany, że to jest złoto. To jest ponad pieniądze, słuchajcie, to jest ponad wszelkie uwarunkowania. Harmonia jest możliwością, a raczej gwarancją i musem byśmy byli ludźmi. Zarówno harmonia we wnętrzu we własnej osobie, tak też na zewnątrz między nami ludźmi. swoimi oczami jednak obserwuję dysharmonię, dysharmonię i liczę na przyjaźń, liczę na mm, powrót do korzeni, by ludzie wróci, wrócili do korzeni, byśmy mm, nie zajmowali się tak bardzo tymi pieniędzmi, tą edukacją, słuchajcie, tymi sprawami telewizyjnymi, bo wmówiliśmy sobie, że to jest inteligencja, że to jest bycie cywilizowanym, że to jest taka europejska kultura, że to jest patriotyzm, a dochodzi do tego, że człowiek, człowiek zgodny z naturą, własną, nie zaprzeczający seksualnej energii, człowiek jawny, człowiek nagi, człowiek artystyczny, uduchowiony, człowiek Pełny i człowiek z sercem ma zupełnie inne myślenie, które jest ponad te sytuacje, ponad te sprawy, ponad te uniwersytety, ponad te szkoły, ponad rodziców, ponad tą tradycję. Wniosek człowieka jest jeden: Jestem człowiekiem i to wystarczy. W tych czasach człowiekiem nie jest łatwo być, ale człowiek rośnie w siłę, bo sam w sobie jest siłą, sam w sobie jest energią, sam w sobie jest bogaty. Człowiek sam w sobie ma wartość. Człowiek sam w sobie już jest warty i tego nigdy w żadnym domu nikt Dziecku nie powie, dlatego tak cierpimy. Ty, synku, nie jesteś wartość. Będziesz miał wartość, jak spełnisz określone warunki egzystencji tu między nami. Wtedy będziesz wartościowy. I okazuje się, że z człowieka, który ma dużo więcej do powiedzenia, dużo więcej do zaoferowania, tego człowieka pakuje się w ramy i formy które przymykają go, ograniczają go, ograniczają pogląd na jego świat, i, i, i maksimum jest wykształcenie pewne, jakieś tam uniwersyteckie, ale człowiek to jest jeszcze więcej, coś jeszcze więcej. I tego tam nie powiedzą, tego rodzice nie powiedzą. Człowiek to jest dużo, 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 dużo więcej. Człowiek. To jest ogrom, bo człowiek to nie jest tylko obojczyk, nos, ucho, mózg. Człowiek to jest całość. Całość, kochani, to jest całość mm, i obserwowalnego, i nieobserwowalnego. I to jest kolejna mm, futurystyczna. Mm, Prawda A propos nas i naszej przyszłości, jako ludzi, świadomość tego, że ja nie jestem poddanym, że ja nie jestem klęczącym przed Bogiem, że ja nie obawiam się piekieł i, i czeluści i, i, i nie funkcjonuję w paradygmacie winy i w paradygmacie. I grzechu, tylko że ja jestem tym wszystkim. Ja jestem tym wszystkim. Ja jestem i tą gwiazdą na niebie, i drugim człowiekiem, i drzewem, i nasionkiem, i herbatką, i to wymaga wrażliwości, której ego nie pojmuje, że wrażliwość na świat to jest cnota. Wrażliwość, słuchajcie na to, co dookoła. Wrażliwość, empatia na innych ludzi, dlatego też, dlatego m, przemawiam, byśmy się otworzyli na innych, bo to jesteśmy wszystko my. Ja to mówię, ale to Ty mówisz. I jak łatwo będzie Ci to zrozumieć? Ja wierzę w Ciebie. Że słuchaj, to jest właśnie brak. Mojego egoizmu. Bo mówię, że jesteśmy tu razem. Razem słuchaczu. Ja i ty. Podajmy sobie ręce i róbmy coś dobrego. Widzisz? A nie budować płoty i oddzielać się od siebie. Coraz wyższe płoty coraz więcej zabezpieczeń. Kobiety. Coraz bardziej niedostępne, do szaleństwa to doszło w tym momencie, do szaleństwa. Nie da się wręcz nie denerwować, trzeba być naprawdę opanowanym. Jest szaleństwo tych zdjęć, tej, tego fałszu, koleżanek, które wzajemnie się nakręcają na tak naprawdę nieszanowanie się. Brakuje granic, brakuje tego słowa nie między nami. Bo słowo nie to jest tak, tak dla mnie, ponieważ sprzeciwiam się czemuś, to jest mm, mój taki, moja taka odbitka, że ja istnieję. Taki mój mm, odcisk palca. Ja jestem, bo ja też potrafię pokazać, że jestem, i mieć swój charakter, to jest być sobą i mówić to nie. Nie i tyle, bo ja jestem taki, no i dobra, no. Pieniądze nie są najważniejsze. Słuchajcie, to jest cała, cała tematyka skupiająca się wokół wymiaru ludzkiego, energii człowieczej i humanitarnej, gdzie my mówimy. Gdzie mamy swoją wizję, gdzie mamy mm, swoje innowacje, gdzie człowiek jest Platonem, Sokratesem i Buddą. I Buddy, słowa byłyby takie. Kogoś, kto szuka w sobie tej prawdy. Ktoś, kto jest na drodze do oświecenia, powie tobie, medytując, obserwuje brak tego ciepła, po prostu. Brak tego ciepła. Jest prawda, nie fałsz mu, kiedy powiem, że nie jeden raz skrzywdzono moje biedne, biedne serce. Jedna dziewczyna zachowała się w sposób zimny i chłodny. Jedna osoba w moim życiu mnie wykorzystała. Jedna osoba doprowadziła mnie do depresji, do braku umiejętności podniesienia się z łóżka w ogóle. Przeróżne uwarunkowania w życiu, z których wyszedłem, z tą wiedzą, że to ja jestem buddą. Nie do wiary, nie do wiary. Ja jestem tą postacią, tym wszystkim, tą energią, tą nienamacalnością. Buddy, siłą jest siła miłości. I uczę się na co dzień, żeby było jeszcze więcej ciepła, mniej gniewu, więcej otwartości, mniej nienawiści. Czasem muszę. kazać sam sobie, co we mnie siedzi i to zauważyć, nie ma innej opcji, bo kiedy się medytuje, wtedy się obserwuje. A ja obserwuję sam siebie i wiem, że w moim sercu jest wszystko dobrze. I tak. Powiedziałem coś. Po prostu energia. Energia wypowiedzi. To jest przede wszystkim chyba dla mnie. Ale mówię o czymś. Chcę, żeby było dobrze. I skończę to nagranie, nacisnę spację. Dodam na YouTube'a kolejną rzecz, czy tam gdzieś doneta. Jutro już będzie inaczej. Co kilka dni pomyślę, gadałeś głupoty może, może nie. Ale byłem w tym momencie i chciałem coś przekazać. A przekazać chciałem to, żeśmy ludzie byli sobą, byli wspólnotą i byli dla siebie ciepli. Bo szkoda palić te fajki, szkoda pić i szkoda się denerwować. Sami możemy zapewnić sobie to niebo, o którym nam mówią. I przemyśl to, jak myślisz. Na dzisiaj tyle. Bardzo dziękuję. To była luźna gadka o, o miłości. Adam Peace and love. Peace and love. Peace and love. Mam ogromną nadzieję, że ktoś. Z pewną wrażliwością, jakąkolwiek odsłucha i zrozumie, bo to rzeczy, które robię trzeba mieć wrażliwość. Ja jestem kwiatkiem, a twoja jest decyzja, czy nadepniesz na niego, czy go powąchasz, czy zrobisz mu zdjęcie. Ja sobie tylko rosnę. Kwiatek czasem się nie czuje <laughs> zbyt fajnie, że, że wszyscy po tym depczą. W pięknym trawniczku pełnym stokrotek. Ale w naturze nic nie zginie. Aleluja. Kevin.